Czyli jednak jest ten odcinek, no dobrze. Jeśli widzicie ten odcinek, który teraz tutaj nagrywam, to znaczy, że wam się seria no w miarę spodobała, jakiś tam był odzew. Ewentualnie po prostu ja sam z siebie chciałem to nagrać. I nagrywam to zaraz po tamtym odcinku, więc raczej nie będziecie mieli tutaj jeszcze jakiegoś względu na tą serię. Więc gry nie restartowałem, wciąż gramy na, no niestety, na dość wysokich ustawieniach, które mogą mi negatywnie wpłynąć na wydajność albo na mój komputer. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś tu mi tutaj, pewnie te kilofy. W sumie po co ja tyle ich zrobiłem? Drop. Nie mogę ich założyć. No dobrze, to jak nic nie waży. Bardzo ciężkie te rzeczy są. Okej, już się rozwaliło. Nie, zostawię to ognisko. Tak chyba kolejne będę robił czy coś. Teraz plan jest taki, słuchajcie, żeby bazę gdzieś założyć. Przy taką małą, tutaj o. Może nie tutaj. Chciałem skrzynkę ogólnie zrobić i powrócić przedmioty, żeby wiecie, mieć. Właśnie przecież ty idioto mogłeś w udźwig wpakować. No w sumie. No mogłem. Dobra, weź to schowaj, żeby to jakiś pierdał. A może nie podnoś lepiej tych pierdół, bo tutaj udźwigu już nie ma. Dobra. Szukamy dinozaurów, atakujemy. Ekspimy. I tak w kółko. Wciąż jest noc, ale ja wszystko widzę spokojnie. Nie wiem, czy wy widzicie. No właśnie, to może być taki mały problem. To jest, te odbicia są tak ładne, że zaraz mi, kurde, grafika się spali. Coś lata. W ogóle zabiłem dinozaura na 75 poziomie, tak mi się wydaje wtedy, w tamtym odcinku, prawda? To jest dziwne, nie powinienem w ogóle ruszyć. O Jezu, klatki, widzicie, 27. Nie no, to definitywnie trzeba obniżyć. Ładna ta gra jest, strasznie. Zbyt ładna. No i nie jest optymalizowana to też. Twórcy tutaj niestety się opierdzielają. Z optymalizacją. Dobra, widzę. Nic nie ma. Mi się wydawało, że tu jest jakiś. Dobra, ty jesteś przyjazny. Tam wiadomo. Ja bym jakieś takie małe gówno upolował. Takie jak tamto, bo tamto było słabe, bo kurde, prawie nic mi nie uderzył koleś. Koleś, no właściwie. A, czapeczkę sobie można zrobić. Może udźwig zwiększa czy coś, ta czapeczka. Nie wiem. Cześć, udźwigam teraz. A, udźwig nie schodzi, jak mam jakieś ubranie na sobie. Co ono mi tutaj daje? Zwiększa wytrzymałość. Rozumiem. No dobrze. Trochę na zimno bardziej. No z dwoma będzie problem. No jednego może. No może bym uwalił. To nie są raptory, to jest jakieś dziwactwo. Nie znam się na dinozaurach, jakby co. Nie jestem fanem dinozaurów. Tylko jedyne, co wiem o dinozaurach, to to, że żyją. Znaczy żyły, a w tej grze żyją. I wiem, że oglądałem Jurassic Park kiedyś, to jest wszystko. Cała moja wiedza. Słyszycie to? Takie mruczenie, takie. Kurde, jakby jakiś. No nie dinozaur. To chyba są to jakieś potwory inne niż dinozaury, prawda? Aha, dobra. No to trochę ślepy byłem. Nie rozklepałbym go? Nie no, zbyt zajebiście wygląda. Myślę, że to jest jakiś wysoki level. Tu wyraźnie muszę podekspić.
Ciemno się robi w tym, w tej dżungli. Nawet bardzo. Kurde, nic nie widać. Aha. No nie rób tej pochodni. Idioto, dwie nawet mi zrobisz. Dobra, niech ci będzie. Jedna z pochodni, jak coś tu wyjdzie. I podskoczę jeszcze, kurde, na tym, na krześle, jak coś mi wyskoczy. Zresztą w sumie ta pochodnia ma niezły tam zasięg. Co ja pierdolę, co ja robię w ogóle? Powinienem po brzegu chodzić tak bezpiecznie. Tam jest tak jaśniej, widzicie? Ha. No, nie powiem, że trochę zlękłem się. Kamień na kamień, żeby nic nas nie zjadło. Na kamień wchodź, powiedziałem. Czego nie możesz wejść na kamień? Tu możesz? No tu możesz, dobrze. A bo ten kamień jakiś jest, kurde, spieprzony na amen. Czego ty nie możesz na kamień wejść, stary? No. Dobra, tam jest lepszy kamień. No, zaczyna mi zacinać grę w tych momentach. Więc materiał przestaje być komfortowy, niezłe te drzewa są. Może tu podpalić coś? No to w ogóle się nie da uderzyć żadnych elementów otoczenia, jeżeli ma się takie na przykład pochodnie czy coś, takie, nie wiem jak to powiedzieć, przewidziane przez twórców. Albo też mi się nie chciało. Dobra. Co to jest? O kurde. No co ty mi tu? Dobra, prawie mnie zabiła ważka. Nieźle. Mogę jakiś regen, zaraz to rozwalę ją. No, powiem wam, że to była nawet trudna batalia, bo kurde, ledwo ją widziałem. Okej. Chodź tu, ty frajerze. Jakiś cheating, to jest chyba hit. Egzoszkielet. No dobra, Boże. Prawie mnie jakiś insekt zabił i to są bez jaj, bo kurczę. No było blisko. Życie jest kruche w tej grze, niestety. Jezu, jak ja to przeżyłem, nie wiem. O, mam ten narko jeszcze, to jest dobre. Znaczy, tak muszę używać z rozwagą, nie? Ja chyba wiem, do czego można ich użyć, żeby oswoić jakiegoś dinozaura. Dobra, i teraz mi powiedzcie. Po pierwszym odcinku ja się nie spodziewam żadnych podpowiedzi o tym, o oswajaniu. Ale już po tym odcinku proszę mi powiedzieć, jak to się oswaja. Bo ja nie mam pojęcia o tej grze kompletnie, jak już mówiłem. Ale wiem, że jak wychodziła, to się, to czytałem newsy i było napisane, żeby oswoić, to trzeba było je oszołomić. I teraz pytanie, czy można je taką narkotykiem jakimś oszołomić? Tych narko mam już parę, bo to widzę, siebie sam mogę oszołomić tym. Czy ja mogę ich oszołomić? Okej. Chyba mi się skończyła skóra w ogóle, żeby robić jakieś rękawiczki czy coś. V się craftuje, zawsze będę się mylił. Faktycznie nie mogę zrobić. Brakuje mi skóry, o, jednej skóry mi brakuje, no dobrze. Dobrze wiedzieć. Ogólnie te dzidy są fajne, jak jedną pierdzielne dzidą. Żadnych save'ów nie ma, co? Więc jakby była taka możliwość. Widzę jakieś ładne miejsce. Wyglądasz na agresywnego, ale może się okażesz przyjazny.
Dobra, tutaj nie dostanę raczej obrażeń. Tutaj nisko dość było. Wow. O, kogo my tam mamy? W pizdu tych gówien. No kurde, no jedno bym rozklepał, ale ich tam dużo jest. Bez jaj. Tutaj tych jest dużo. No nie. Ten jeden, to była taka idealna okazja, żeby go rozwalić. Go rozwaliłem akurat, a teraz to... O, spoiler. Narkobery mi tutaj. Ej, niedobrze. Ktoś mi tutaj spoiluje. Jakieś spoilery wyczuwam. Dobra, już chyba nie muszę jeść. Nie, no trochę jeszcze by się przydało. Cholera, jak tu zejść? Oj, niedobrze. Jakieś mastodonty większe. Wcale nie ma... To nie są mastodonty, wiem, ale... Pewna osoba mi... wkręciła to słowo. Jak widzi coś wielkiego w grze, to mówi, że to są mastodonty. Niestety... No mnie też ta osoba zaraziła tym. Okej, okay, jest nie najgorzej. To jest trzeci dzień, tak? Tak mi się wydaje. Jak na razie, no trochę przeżyłem. Okej. Okay. To znowu jest góra i pewnie znowu będę mógł sobie spojrzeć na... Jezu, jakim to jest pięknym miejscu. Ja tutaj chcę dom wybudować. Czy to jest piękne? To jest to... Kamienie mi się strasznie podobają. Niby są takie, wiecie, z bliska słabo wyglądają, ale tak realistycznie mi jakoś podchodzą tą rozdzielczością tekstur czy coś. Też jest jakiś przesmyk, jakby to tak zamurować i sobie wbudować dom na środku. Ajajaj. Czuję, że nie znajdę tego miejsca i zginę, ale... Bambusy, patrzcie. Ale jaja. A, nic z nich nie wypada, co? A nie, mogę takie po prostu zbierać. Same fibery. No dobrze, to zbiorę, bo zrobiłem sobie czapkę, tak? Z tych fiberów, to trochę ich mniej mam. Dobra, jedz to. Ej, ja się tutaj odwadniam, to jest problem. Dobra, czyli tutaj odnawiam mi hydration. No nieźle. No spadłem tak, no kur... No pechowo, ale dobra. Boże, jak on chucha, to mi się wydaje, że coś obok mnie stoi. To jest porażka. Ile tam jeszcze? 4 minuty, niedużo. Okej, tych mam jeszcze trochę. Jedz to, kurde, i zaraz mordujemy. Ku chwale, oj, a nie. To nie ta gra. W ogóle, no właśnie, mogę zbierać tym. To się niszczy? Nie! A 9 wagi, Jezus. Zaraz level. Zurus, level i... O, nie mogę biec na prawo, tak. Tak lekko mogę. No, ciekawe. To człowiek? Nie wiem, co to jest. Ork? Nie w tej grze chyba. Rozklepię to? Może. Halo. O, nieźle. Już to ma tylko szósty... Co ma tylko szósty level? Dlaczego mnie to zrobiło? To bez jaj. No nie. Hmm.
być tak pięknie. A miało być tak pięknie. Zbieraj to gówno. Dobra, no kurde, znowu. To kurde, zawsze w takich grach mam to samo. Zawsze ginę. Jakieś gówno mnie zabija. Wysrane, co za kurcze, no nie wytrzymam normalnie. Zawsze mnie coś zabije. Nie, nie mam mowy, żebym ja przeżył. To jest zawsze to samo. Ja ci dam ty gnoju. Nie, może ja przeżyję czy coś. To się kończy zawsze tak samo. Tego nie mogę zrobić. Flinta potrzebuję. Zawsze to tak kończy. Dobra, jest flint. Pach! Już się nauczyłem, że mogę tak z bara robić to. No i koniec, stary. Nie ma kamienia. Boże, cały kamień niszczyłem. Ciekawe. Bierz to gnoju. Stołny, nie stołny. Fibery, no fibery. Rób tą dzidę, ty gnoju. Tutaj rozwalasz. Nie tym. To jest lepsze. Więcej drewno. Tu rozwalasz. Tu rozwalasz. Nie lubię tej fazy w grze, słuchajcie, której już kurde zebrałem sporo, a się okazuje, że ginę. No dobra, takie triki miały być, ale nie wyszło. Zrób ich więcej, tych dzid. Ciekawe, ile dwóch życia to by zostało. No niski miał poziom, te poziomy to chyba gówno znaczą. Tak, jeśli chodzi o dany typ przeciwnika, czyli to pewnie przeciwnik może mieć dany level, tak? A nie, nie to, że level jest jakimś wyznacznikiem, ile on obrażeń bije czy coś. Prawdopodobnie zginąłem, teraz się śmiejecie. Będziecie mówić, ha, ha, ale jesteś słaby i coś takiego, no ale. No ale, no jak to się mogło stać? Metal mi wyleciał, lol. Jak skończę na singlu grać, to ja czuję, że na multika wejdę. I tam kurde zginę jeszcze więcej razy i mi się nie będzie chciał w to grać. Więc ja was znowu zapytanie, czy ktoś z was gra w tą grę i ma przynajmniej te 16-17 lat? Bo jeśli tak, no to ja chętnie z tobą zagram, po prostu, bo no kurde, no to nie może tak być. Nie może tak być, zaraz level mi wyskoczy w ogóle. No właśnie. Gdzie jest mój kurcze waga moja? Okej. Sleeping bag. Single use respawn point. Ciekawe. Zakładając, że jak się tam będę respił przez cały czas i będę znowu kładł. O. Co ty? What the fuck? Dobra, to mnie trochę przestraszyło. O. Ciekawe. Tu nie mogę, bo jest na wyższy poziom. Stojąca pochodnia jest spoko. Nie no, mam jeden punkt za mało. No to trudno. No nie, to też mi się przydało. Dobra, zaczniemy robić sobie. Ha, no tak. Domek zaczniemy robić. Już są elementy do domku, bo czuję, że tutaj. No będziemy musieli zamieszkać gdzieś, niestety. Takie z kolei rzeczy, znaczy niestety. No mi się to spodoba, bo nie będę ginął przynajmniej jak idiota.
Bardzo ma wysokie te wymagania, ten ARK. Ale słyszałem, że minimalne ARK-a są jeszcze w porządku, ale maksymalne są tak przypieprzone, że nikt w to nie może zagrać w ogóle na maksymalnych. Jak widzicie, ja gram na wysokich. W sumie no da się grać w miarę. O! Cześć! Cześć! Jak się masz? Jak się masz, ty gnoju? Cześć, gdzie moja dzida? Zużyła się, co? Boże, na strzała zginął. Mogę przynosić. Ho! Dobra, upuść go, upuść go! Upuść! Upuść tego! Upuść go! Dobra, puść ją! O, teraz trochę inaczej wyleciało. Wiesz tą dzidę? Jak się fajnie orę pole na traktory. Dobra. Jakbyś mi się przypomniała ta piosenka, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że teraz biegnę sobie po jakichś łąkach i zbieram wszystkie pierdoły. Fajnie się te obiekty z daleka pojawiają, tak, znaczy głupio, ale... Jakiś tam klimacik jest, nie? Co? Była wroga muzyka, jakby mnie coś goniło. To jest bardzo fajne miejsce na bazę, to jest bardzo fajne miejsce na bazę. To jest zajebiste miejsce na bazę. Tutaj. Tutaj bazę zrobić. Tutaj jakiś domeczek, tutaj zamknąć. Takie małe... No. Tu już zrobię wejście. Drzwi frontowe. Mogę je zrobić w ogóle? Aha, bo sobie nie władowałem w te drzwi, tak? Nie, zrobiłem sobie. A że potrzebuję więcej drewna, żeby... No dobra, tam zrobimy. Stać będzie, mam nadzieję. Nie spieprzy się czy coś. Szósteczka. Snap point. Snap point! No i teraz ja muszę level pewnie bić, żeby jakieś snap pointy zrobić. Aha, bo tutaj są podpory w ogóle. No dobra. Dobra, nie było pytań, muszę zrobić podpory, więc ekspimy dalej, może jakieś dodo znajdę. W ogóle ciekawe, że są jakieś fajne serwery w tej grze. Tak teraz, a, nie wyglądasz na... złego. Właściwie wyglądasz na coś, co mógłbym zabić. Ja będę musiał sobie popatrzeć w internecie, ile dane te... No szczwory, zwierzęta mają życia. Dawaj, jedziesz. Czy ja mogę na tobie stanąć i ci bić? Nie próbuję. Ale tak myślałem, jesteś pasywny. Całkowicie. Okej, tam coś widzę. Też żółw. Tam coś idzie? Nie. To się tekstura buguje. Widzicie to białe takie? No, to się z palm tekstura buguje. No ciepło trochę mi jest. Wody bym się napił w ogóle. A, tu można z trzeciej osoby jeszcze grać. Faktycznie. Mógł się napić? Pij to! Dobrze. Nie no, nie uderzaj tego takie jak idiot. Okej, okay, no muszę potekspić. No wyraźnie tutaj, kurde, trzeba takie mikro rzeczy robić, żeby level w ogóle wbić. No jakiś to urok swój ma, no ale bez przesady. No dobrze, to bym skończył odcinek tej drugi. Nie wiem, czy będziesz trzeci, ale jeśli wam się spodobało, to zostawcie lajka i komentarza. Widzę fajną górę tam. No i to jest to miejsce na bazę, ale...
No nie mam z czego zbudować tej bazy na razie. Pewnie spieprzyłem w ogóle tą grę, bo powinienem jakieś inne rzeczy sobie brać do odkrywania. Ale to mi się wydaje, że chyba wszystko, ostatecznie chyba wszystko odkryję. Drugi level tylko masz. Chyba jak ogłuszę zwierzęcie, nie? Tym. Może mieć. No jeszcze deszcz, tak? Jak ogłuszę. Ładny ten deszcz jest. Ło, działa normalnie, że do tego. Mi się wydaje, że jak ogłuszę zwierzęcie tą pałką taką, której chyba nawet nie kupiłem sobie. Nie? Właśnie Knocking Out. Knocking Out to jest takie ogłuszanie, wbijanie potworów, czyli jeśli bym sparaliżował jakiegoś potwora, zwierzę i dał mu tych berisów, o, narkoberi, może bym go oswoił. Dobra, jakie tutaj rzeczy dostałem? Parazaulophus. Nie wiem, co to jest. Tutaj jakiś skin. No i okulary do Dino. Może monta robić jakiegoś lepiej wyglądającego. Właśnie przydałoby się. O, widzę tutaj Dodo. Dodo! Może bym go oswoił. Pierdzieliś to. Nie, drak body. Weź tam go. Zaraz sobie coś zjemy. No dobra, Ark mi spoko chodzi w miarę, więc tutaj skończę odcinek. Znowu się przedłużył odcinek, miał być 20 minut, jest 28. Czyli no w sumie okej, tak jest nie najgorzej jeszcze z czasem. Ja tak zawsze próbuję szybciej skończyć odcinek, bo wiem, że ostatecznie go nie skończę szybko, że będzie tyle trwał. Więc do zobaczenia. Na razie. A jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Aha, skóra. No to na razie, cześć.